zużycie paliwa przy prędkości 90 km na godzinę 4,8 litra na 100 km. Zużycie paliwa przy prędkości 120 km na godzinę 6,6 litra na 100 km. Zużycie paliwa przy prędkości 140 km na godzinę 8,6 litra na 100 km. Ekonomiczna jazda po mieście, przejechane 7,3 km, zużycie 5,4 litra na 100 km. Średnia prędkość 34 km na godzinę, warunki zużycie naziemne. Paliwa podczas dynamicznej jazdy z ostatnich 7,3 km, 7,6 litra na 100 km. Temperatura na zewnątrz to 14 stopni, ustawienia klimatyzacji 22 stopnie, natomiast średnia prędkość wyniosła 33 km na godzinę. Po pierwszych 600 metrach zużycie 16,3. Silnik po pierwszym kilometrze zużycie 13,2. Drugi kilometr zużycie 10,2. Temperatura oleju 67 stopni. Trzeci kilometr zużycie 8,4. Temperatura oleju 75 stopni. Czwarty kilometr zużycie 7,4. Temperatura oleju 80 stopni. Piąty kilometr zużycie 6,8. Temperatura oleju 83 stopnie. Szósty kilometr zużycie 6,7. Temperatura oleju 84 stopnie. Siódmy kilometr zużycie 6,1. Temperatura oleju już praktycznie zagrzane 88 stopni. No i na zakończenie naszego pomiaru zużycie 5,9 litra z 7,8 km. Silnik się zagrzał, temperatura oleju 89 stopni, warunki na zewnątrz 24 stopnie, klimatyzacja ustawiona na 22 stopnie Celsjusza. Po odebraniu samochodu od dealera zatankowaliśmy pod korek. Mamy pełny zbiornik. Przejedziemy jakiś dystans i zobaczymy, ile tak naprawdę pali Seat Ibiza. Zakończenie pomiaru spalania. Przejechaliśmy 119 km, średnia wyszła 7,8. Zatankowałem paliwo pod korek. Weszło 9,69 litra i spalanie rzeczywiste wyszło nam 8,14 dokładnie. Także komputer troszeczkę zaniża spalanie, ale nie jest to duża wartość.